Czym byłaby muzyka bez mody? Czy moda byłaby bez muzyki? Czy muzyka jest modna? Czy też jest moda na słuchanie muzyki? Na co zwracamy uwagę oglądając teledyski? Oczywiście, głównie na to, jak wykonawca jest ubrany. O tym właśnie porozmawiamy w kolejnym odcinku Son of a Beat. Yo, cześć, jestem Darny, witam Son of a Beat. Witam. Cześć. Jak się nazywasz? Justyna. Tomek jestem. Cześć, ja jestem Jagna. Jagna? Tak, Jagna. Fajny name. Fajny name, też mi się podoba. Daniel Jacob Dali. Iza Małota. Mam kilka pytań dla ciebie o modowy. Super. Gotowa? Gotowa, w 100%. Gotowy. Jakie wspólne cechy łączą świat muzyki i świat mody? No, na pewno są to pieniądze, no gigantyczne pieniądze, czyli gigantyczne pieniądze wkładane w gigantyczny przemysł muzyczny i gigantyczne pieniądze wkładane w przemysł modowy. Na pewno filozofię, na pewno jakąś zajawkę, na pewno styl, na pewno pewien mashup ubrań, ciuchów, lifestyle'u. To wszystko gdzieś tak, wiesz, wspólnie się łączy i tworzy taką jedną całość postaci, na przykład streetwearu, tak? Który ja na przykład uwielbiam. Gwiazdy promują określony styl. Ludzie inspirują się gwiazdami i chcą to nosić. Takim przykładem na modę ulicy jest Madonna. To, co zakłada Madonna, nagle staje się hitem i jest noszone na wszystkich półkach. Od tego segmentu bardzo drogiego do tego bardzo, bardzo taniego. W każdych teledyskach jest wykorzystana moda, w związku z tym jest wiele projektów, które reprezentują teledyski i to jest połączenie z modą. Przede wszystkim muzyka się opiera na modzie, ponieważ to, co jest modne w ubraniach, tak samo się przerzuca na muzykę, czyli jeśli na przykład ty masz taką czapeczkę i takie piękne ubranka, no to wiadomo w tym momencie, że wiemy, że jeszcze na czasie jest hip-hop, rap, jakieś tam nurty. Wydaje mi się, że kreatywność, coś co osoba, która tworzy modę i tworzy muzykę, musi być bardzo kreatywna, mieć jakiś pomysł na to, żeby to było ciekawe, żeby gdzieś zainspirowało. I tak samo w muzyce, i tak samo w modzie, gdzieś to musi inspirować ludzi, być to coś fajnego, co spodoba się komuś innemu, żeby to nie było nudne, wyjątkowe. Zgadnij, co to za kawałek? Mam nadzieję, że dzisiaj poleci. Yes, that's right. It will. Masz przed sobą pełny wybieg. Paparazzi na przodu. Chciałam powiedzieć po angielsku, sorry. No i wtedy wszystko leży. Son of a Beat.